partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Na pewno to, co powiedziałam na początku, no obserwujemy coraz większy przyrost tych osób dotkniętych chorobą Alzheimera, bo przede wszystkim, tak jak mówiłam, dłużej żyjemy. Dłużej żyjemy, starzejemy się. No kiedyś tak naprawdę mężczyźni żyli krócej, teraz dożywają również 80 lat, kobiety w ogóle żyją dłużej, więc jakby widzimy, że żyjemy dłużej, więc no jakby siłą rzeczy te mózgi się zmieniają. Tutaj może przy okazji płci, bo gdzieś mi to wyleci, dosyć ważnym aspektem jest to, że coraz więcej zwraca się uwagi na to, że rzeczywiście kobiety chorują częściej, blisko nawet dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Nie do końca wiadomo dlaczego i jedną z hipotez jest właśnie to, że kobiety po prostu żyją dłużej. Więc ten Alzheimer po prostu się u nich rozwinie. Statystycznie tak jest. Natomiast co ciekawe, wydaje się, że i to jest też takie zgubne myślenie, bo z jednej strony kobiety chorują częściej, a to przecież my mamy estrogeny, nie mężczyźni. A mówi się o tym, że właśnie estrogeny jako hormony kobiece wykazują niezwykle korzystne i protekcyjne działanie w kontekście choroby Alzheimera. Dlatego kobiety po menopauzie, u których ten poziom estrogenów jest dużo niższy, no zapadają częściej po tym 65 roku życia właśnie między innymi dlatego, że spadają estrogeny. A hormonalna terapia zastępcza, która włącza te estrogeny, przynosi bardzo dobre efekty leczenia. Oczywiście tylko u kobiet, ale warto tutaj tak gwoli ścisłości przypomnienia dla kobiet, dla dziewczyn, które nas słuchają, mieć na uwadze to, że estrogeny bardzo dobrze działają na neuroprzekaźniki, na estrogeny. Dlatego też no jest to po prostu holistyczne podejście do tego, jak nasze hormony są związane chociażby z zapamiętywaniem i z tym, czy choroba Alzheimera się rozwinie, czy nie. Czyli jest to działanie protekcyjne. Ale wracając do pytania, dlaczego, skąd to się bierze i pytałaś o to, czy coś jest genetyczne, czy nie, to tutaj no myślę, że muszę wyróżnić to i to jest dosyć ważny element w ogóle w etiopatogenezie choroby Alzheimera, że tutaj mamy dwie formy tej choroby. Być może nie wszyscy wiedzą, ale przede wszystkim mamy formę sporadyczną. Jak sama nazwa mówi, no po prostu sporadycznie się pojawia, nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego, u kogo się ona pojawi i rzeczywiście po prostu głównym takim czynnikiem, który jest jakby czynnikiem ryzyka, jest postępujący wiek i tutaj nie ma zmiłuj. Ten wiek po prostu predysponuje do tego, że ta choroba może się rozwinąć, ale istnieje kilka czynników, które na to mogą wpłynąć, o czym zaraz powiem, żeby była jasność. Natomiast mamy tą formę sporadyczną. Okej, jest to forma, która po prostu pojawia się po 65 roku życia, Jej progres i jakby sposób, w jakim ta choroba się rozwija, jest taki dosyć jednostajny. Mówi się, że po 65 roku życia ryzyko zachorowania podwaja się co 5 lat. Czyli 65 lat, potem 70, co 5 lat tak naprawdę to ryzyko jest coraz większe. A po 85 roku życia blisko 50% szansy już mamy, że zapadniemy na tą chorobę. Okay. Natomiast jakby ten współczynnik przyrostu tego ryzyka jest największy po tym 65 roku życia. Już po tym 85, jeśli my nie zachorujemy, to już jest małe prawdopodobieństwo, że tak będzie. Więc jakby... Byle do 80. Byle do 80, dokładnie tak. No i tutaj ta forma sporadyczna, no okej, po prostu się pojawia. Natomiast niezwykle ciekawą formą, nad którą ja głównie spędziłam właśnie lata swojej pracy naukowej, jest forma rodzinna, z angielskiego familial, czyli mamy sporadic SAD i FAD, jakby ktoś spotkał się w nomenklaturze właśnie te dwie formy w chorobie Alzheimera. No i forma rodzinna jest tutaj bardziej dużo jakby skomplikowana i też ostrzejsza w przebiegu i niestety no nieszczęśliwie pojawia się dużo wcześniej. Otóż forma rodzinna, to co wiemy na pewno, związana jest z mutacją. Mutacją, to się mówi w nomenklaturze, w języku takim genetycznym, autosomalną dominującą. Czyli wystarczy, że jeden z rodziców na przykład ma ten gen dominujący i ta mutacja się po prostu ujawni. Dokładnie tak, bo wyróżniamy mutacje też recesywne, może pamiętamy z genetyki tak. Dwa małe A, prawda, że muszą się spotkać, żeby jakaś cecha się ujawniła. Tutaj mamy mutację autosomalną dominującą, czyli związaną z komórkami ciała, nie z komórkami płci. No i mówi się o tym, że musi nastąpić mutacja w jednym z trzech genów. Na 70% jakby najczęściej, znaczy 70% tych mutacji to jest mutacja w takim białku, który nazywa się presenilina pierwsza. Jest jeszcze białko APP, które również może być zmutowane i białko, które zwane jest presyniliną drugą. Nie chcę tutaj rzucać za dużo tych haseł, bo to nie o to chodzi, tylko żeby mieć jakby taki na względzie to, że to są białka, które kiedy są zmutowane, jakby występuje forma rodzinna choroby Alzheimera. I dzięki czemu też z jednej strony no szczęście w nieszczęściu, ale możemy sobie zrobić badanie w kontekście takiej mutacji. Jeśli na przykład w naszej rodzinie była historia takiej choroby lub wiemy, że nasza mama czy tata są chorzy,
wiemy, że oni są nosicielami tej mutacji, warto się zbadać tutaj w tym kontekście. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.